Sami, co tu się dzieje? Hej, wybieramy się dziś do Egiptu. Nie miałam tego w planach. Nic nie mówiłeś. Kąpielówki spakowane. Woda też. O czymś zapomniałam? A, imbirek! Imbirek! Prędko w drogę! Czekają na nas tajemnice Sfinksa. Sami, o co w tym wszystkim chodzi? Oj, Sów, w Egipcie są piramidy! Przecież wiesz! I dużo innych fajnych rzeczy. Zawiłe labirynty, podziemne przejścia, niebezpieczne tunele z zagadkami, mnóstwo złota i mumie! Imbirkowi na pewno się spodoba! Imbirek, gdzie ty? Gotowy na trening w piramidzie? Oj, Sami, wątpię, że lubi mumie. Załamujesz mnie, Su. A te wszystkie labirynty i piramidy? Wcale nie musisz wybierać się w tym celu do Egiptu. Wiem, jaka piramida spodoba się Imbirkowi. Prawdziwa piramida z labiryntem? Tutaj? Wow! Hej, kochani! Dzisiaj zrobimy labirynt dla Imbirka. To będzie egipska piramida! Su, jesteś najlepsza! Zbudujemy 6 poziomów, a na każdym umieścimy inne przeszkody. A to do czego? To elementy podstawy. Najpierw musimy zrobić nacięcie. Żeby imbirek mógł przechodzić z jednego poziomu na drugi. Poproście dorosłego o pomoc. Teraz pomalujemy je na różne kolory, żeby było ciekawiej. Imbirek uwielbia labirynty, zwłaszcza kiedy ukrywamy w nich smakołyki. Zgadza się. Chodź, pokażę ci, jak malować podstawy. Musisz być bardzo ostrożny. Załóż odzież ochronną. Każdy poziom w innym kolorze. Ja dokończę. Pamiętajcie, ludziska, o rękawiczkach. Popatrz, piaskowy ideał. Fajne, co? Genialnie. Wygląda bardzo realnie, prawda, kochani? No raczej. W końcu jestem geniuszem. Do tego niezwykle skromnym. Złóżmy elementy. Zaczniemy od czegoś prostego. Wycięliśmy 4 trójkąty z tektury. To będą ścianki piramidy. Powoli i ostrożnie. A to co? Widziałaś kiedyś okno w piramidzie? Musimy przecież widzieć, jak imbirek pokonuje labirynt. Okej, została nam jeszcze jedna ścianka. Czekaj, a co z wejściem? Masz rację. Wytniemy mały łuk z pomocą tych linii. Poproście kogoś dorosłego o pomoc. Ja w międzyczasie ozdobię wejście. Proszę, Sami. Ale ekstra! Czas na kolejny poziom. Wycięliśmy z samym ścianę labiryntu. Jedne będą wewnątrz, a drugie na zewnątrz. Gotowe, Su. Możemy montować. Świetnie. Zaczniemy od wewnętrznych. Zrób to samo z kolejnymi poziomami. Zajmę się tym. Zaraz wracam. Ale tego dużo. A teraz zewnętrzne ścianki. To bardzo proste. Musimy je przykleić pod kątem. I jeszcze jedna. O tu. Tadam! Sami, jak ci idzie z resztą ścian? Prawie gotowe. Wiesz, że daję z siebie 100%. Nigdy w to nie wątpiłam. Jestem twoją największą fanką. Przygotowaliśmy niezwykłą przeszkodę dla imbirka na tym poziomie. Tęczowy tunel. Kto powiedział tęcza? Chodziło mi o kolor naszej sprężynki. A wy macie taką w domu? Wow, imbirkowi się spodoba. To kolejny poziom naszej piramidy. Zrobimy tu tajne przejścia. Popatrz, Su, wyglądają jak prawdziwe. Super, Sami. Ty to zawsze wpadniesz na coś fajnego. Trochę zazdroszczę imbirkowi. Trzeci poziom będzie miał kilka przeszkód. Wymyślcie ich nazwy i wpiszcie pomysły w komentarzach. Imbirek, puszczaj! To nie zabawka! Trzymaj, Su! Dziękuję. Imbirkowi się chyba nudzi, ale musi jeszcze chwilę wytrzymać.
kawałki rurek rozmieszczamy w równej odległości. I ostatnia. Gotowe. Sami, co teraz? Proszę, potrzebujemy dużo piłek. Aha, gotowe. To będzie trudny poziom, ale na pewno sobie poradzi. Co to za niewidzialna ściana? Bardziej niewidzialny tunel, a raczej trzy. Tunel? Imbirek da radę przez niego przejść? Martwię się. Spokojnie, wszystko przemyślałam. Mógłbyś wyciąć te elementy? Okej, powiem imbirkowi, żeby się miał na baczności. Przykleimy takie kawałki po bokach, żeby tunel się trzymał. O tak! Sześć elementów, po dwa na każdy tunel. Skończyłem i nie mogę się doczekać niewidzialnego tunelu. Sekundka, nie pospieszaj. Zaraz wszystko będzie gotowe. Uda mu się przez to przejść? Wierzę w niego. Została nam ostatnia przeszkoda. Musimy przykleić te patyczki do ściany pod kątem. Jeden wyżej, a drugi nieco niżej. Tak, poziom trzeci ukończony. Popatrzcie, sam wszystko dla nas przygotował. Świetna robota. W końcu jestem królem labiryntów. O tak, bardzo ciężko. Pracowałeś nad jego budową. No raczej. Widzieliście nasz pięciopoziomowy labirynt? Jeśli nie, to kliknijcie link, który pojawi się... gdzie on? O, tutaj. I subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić żadnego filmiku. Skończyłaś już? Jeszcze nie. Coś tu jeszcze chcę dodać. Co takiego? Na tym poziomie będzie... Ta-dam! Pajęczyna! Wow! Naszemu pająkowi by się spodobała. To nie będzie prawdziwa pajęczyna. Imbirkowi nie byłoby do śmiechu. Ta-dam! Su, mogę spróbować? Pewnie. Ja w tym czasie przygotuję rzeczy na kolejny poziom. Suzy, narobiłam trochę bałaganu. Sami. Och, dziękuję. Tak miało być. Zobaczmy, jak wyszło. Czas na ostatni poziom. Cieszysz się? Nie mogę się już doczekać. To będzie ciężki sprawdzian dla imbirka. Bo tu ukryjemy skarb. Ktoś go musi chronić. Nie oddam go bez walki. A co jak imbirek się wystraszy? I mumie też. Będziemy musieli mu pomóc bezpiecznie przejść przez labirynt. W skrzyni ukryjemy jego ulubiony smakołyk. Skarb jest na miejscu. I mumie też. Udało nam się. Chodź, złożymy teraz piramidę. Idziemy. Ale piękny. Wkładaj tego chomika. Powodzenia, imbirku. No to przygoda rozpoczęta. Tak. Aha. Podoba mu się sprężynka. I poszedł na kolejny poziom. Dalej, imbirek. Dasz radę. Wygląda jak wąż. Trochę tak. No już, uda ci się. Czas na żółty poziom. Chyba się zamotał. To mądry chomik.
Pora na niewidzialny tunel. Bułka z masłem, prawda? Poziom ukończony. Zostały jeszcze dwa. Wygląda na pewnego siebie. Dalej, imbirek. Można i tak. Aha. Oj, wraca się. Ale wierzę w niego. Tak. Ostatni poziom. Chyba wyczuwa skarb. Dzielny jest. W ogóle się nie przestraszył. Już prawie, imbirku. Tak! Dobrze! Trzymaj, zasłużyłeś na nagrodę. Musi jeszcze jakoś wyjść. Podobają ci się mumie, co? Tak! Brawo, imbirek! Czas się pożegnać, kochani. Podobał wam się nasz labirynt w piramidzie? Macie ochotę na więcej? To dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał! Spadam do Egiptu, pa! Do Egiptu? Że co? Sam!